Na Bliskim Wschodzie znowu niespokojnie. Amerykanie po 20 latach wycofują się z Afganistanu z podkuloną ogonem i ponownie wrze na linii Polska-Izrael. Co z tego wyniknie? O tym w dzisiejszym programie. Piotr Relich, PCH24TV. Witam w programie Jaka jest prawda? A dzisiaj moim Państwa gościem jest pan Jakub Majewski, dziennikarz, publicysta, doskonale znany z łam portalu PCH24.pl i magazynu Polonia Christiana. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zanim jednak przejdziemy do tematu naszej rozmowy, pragnę przypomnieć o możliwości wsparcia naszego portalu, naszego kanału. Wszystkie informacje techniczne, jak to robić, znajdą państwo w opisie tego filmu. Panie Jakubie, no stało się, po 20 latach Amerykanie wychodzą z Afganistanu. Chociaż wychodzą, to jest tutaj takie dość słowo na wyrost, ponieważ ta ewakuacja przypomina trochę paniczną ucieczkę, jeżeli popatrzymy na przykład na zdjęcia suportu lotniczego w Kabulu, jak to wszystko tam wygląda. I takie pytanie tutaj do pana, czyżby kraj określany mianem cmentarzyska imperiów dodał kolejne imperium do swojej kolekcji? No można by oczywiście powiedzieć tak właśnie, że obrazowo kolejny właśnie grób się pojawił na tym cmentarzysku imperiów, aczkolwiek to jest o tyle inna sytuacja, że w tym przypadku nic nie wskazuje na to, żeby to, że tak powiem, była wina Afganistanu, że to Afganistan zdołał pokonać Amerykanów. Bardziej wszystko wskazuje na to, że od początku były to po prostu bardzo głębokie błędy strategiczne, zupełny brak zrozumienia do lokalnej sytuacji, bo właśnie tutaj pojawiło się już to porównanie z ewakuacją Saigonu w 1975 roku i myślę, że dobrze jest nad tym porównaniem się właśnie na moment zatrzymać. Amerykanie w Afganistanie w ostatnich latach rzeczywiście podjęli dokładnie takie same działania jak w Wietnamie, czyli w Wietnamie na kilka lat przed wycofaniem w 75, na kilka lat wcześniej już przeprowadzono tak zwaną wietnamizację, czyli pozostawienie wojny w Wietnamie Wietnamczykom, czyli nie Amerykanie mają walczyć, tylko właśnie wojska południowego Wietnamu miały dalej walczyć i się bronić i co najwyżej miały być zaopatrywane przez Amerykanów w pieniądze, broń, paliwo i tak dalej. I w Afganistanie od ubiegłego roku, znaczy właściwie to już zaczęło się wcześniej, ale w ubiegłym roku za prezydenta Trumpa podpisano umowę z Talibanem, z talibami właśnie, że Amerykanie przestaną walczyć i wycofają się z Afganistanu, a wojna pozostanie w rękach właśnie Afgańczyków. I kto wygra, no to już się okaże na polu bitwy niewiedzącej, tak by można powiedzieć. I jaka to jest niewiarygodna wręcz różnica? Otóż południowy Wietnam przez kilka lat walczył z północnym Wietnamem, który był wspierany wtedy przez ogromną potęgę Związku Radzieckiego, jeśli chodzi o sprzęt, oraz również na różne sposoby był wspierany przez Chiny Ludowe. Mimo to południowy Wietnam walczył, przez dłuższy czas bardzo ostro walczył i dopiero te ostatnie tygodnie, kiedy ostatnie wielkie siły południowego Wietnamu zostały pokonane, to wtedy rzeczywiście ten upadek kraju się przemienił w taką błyskawiczną degrengolanę. Tak błyskawiczną wtedy, że nawet siły północy były zaskoczone i musiały dynamicznie zmieniać swoje plany, żeby dostosować się do rzeczywistości. I jak to porównywać z Afganistanem, który nie miał żadnych zewnętrznych wrogów, prawda? Nie było żadnej wojny, czy to z Pakistanem, czy z Chinami, czy z jakimkolwiek innym sąsiadem. Walczył ze zgrają, no dosłownie ze zgrają partyzantów, prawda? Talibowie jeszcze kilka tygodni temu, ich uzbrojenie było, że tak powiem, takim klasycznym pakietem islamskich bojowników, czyli kałachy, no i te słynne pick-upy, prawda? Oczywiście oni mieli różne tam trochę sprzętu przeciwpancernego, przeciwlotniczego, takie różne lekkie przenośnicze, ale no nie mieli tych czołgów, nie mieli lotnictwa. Pamiętajmy, że w 2001 roku, kiedy Amerykanie wchodzili do Afganistanu, to rząd talibów miał lotnictwo nawet jeszcze, jako schedę po dawniejszych czasach. W tej chwili oni nic takiego nie mieli i co więcej,
siły zbrojne Afganistanu miały dwukrotną lub nawet trzykrotną przewagę, bo jeśli chodzi o całość tych sił, to mówi się o 200 tysiącach, o 300 tysiącach. Jak rozumiem, to 200 tysięcy to jest ściśle te siły, wojsko, natomiast 300 tysięcy to jest wojsko plus wszystkie inne siły pomocnicze, policję i tak dalej. Więc a w przypadku talibów mówi się 50 do 100 tysięcy. I zaledwie nieco ponad tydzień temu po raz pierwszy upadło większe miasto w ręce talibów i od tego czasu ta ofensywa błyskawiczna po prostu zmiata wszystko. I te wszystkie kolejne większe miasta poddawały się właściwie bez walki. Znaczy nie miasta się poddawały, wojsko Afganistanu się poddawało, wycofywało się, uciekało, aż w końcu doszło do Kabulu, gdzie nawet jeszcze wczoraj rano, patrząc na to, co się działo, można było się łudzić, można było stwierdzić, że no tutaj jednak ta ostatnia dywizja wojsk Afganistanu, oni jednak tutaj będą stawiać opór. Nie ma się już dokąd cofnąć, tutaj będą stawiać opór. Tu zobaczymy rzeczywiście, czego warte było 20 lat szkolenia Amerykanów. I nic. I nie było żadnego oporu, prawda? To wojsko po prostu się roztopiło. Ja tutaj takie porównanie, jakie mi przychodzi do głowy, to właśnie, jeżeli mówimy o rządzie Afganistanu jako o marionetce, czyli takiej kukiełce, którą się pociąga ze sztuki, no to można by powiedzieć, że Amerykanie wycofując się po prostu wzięli i nożem te sztuki odcięli. I miej nadzieję, że ta marionetka będzie dalej tańczyć, a tu się okazało, że marionetka bez sztuku leży na podłodze po prostu, prawda? Także tak to mniej więcej wygląda. A czy mieliśmy do czynienia po stronie amerykańskiej z jakimś zaskoczeniem? No bo przecież nic nie zapowiadało aż tak postępującej ofensywy, tak szybko postępującej ofensywy, gdzie to wszystko, co zbudowali Amerykanie, posypie się jak domek z kart. Pan w tekście opublikowanym na łamach portalu pck24.pl użył takiego sformułowania, jak tutaj zacytuję, głupota mędrców w odniesieniu do polityków ze Stanów Zjednoczonych. Jak pan rozumie to sformułowanie w kontekście bieżących wydarzeń? Głupota mędrców to jest takie zjawisko, które możemy zaobserwować właściwie wszędzie w historii, w różnych miejscach, ale odnoszę wrażenie, że we współczesnych czasach się ono szczególnie nasiliło. To jest zjawisko powierzania spraw ekspertom, którzy są wysoko wyspecjalizowani, znają się świetnie na swojej dziedzinie. Prawda? Tutaj wspominałem też w tym tekście właśnie taka analogia, że w Polsce teraz widzimy dobrze, co się dzieje, jak się lekarzom, świetnym, naprawdę dobrym lekarzom, powierza całą politykę państwa właśnie i widzimy, że ci lekarze potrafią dla ratowania kilku pacjentów zamknąć cały kraj, nie przejmując się wszystkimi innymi konsekwencjami. Z ich perspektywy to ma sens, ale jest to głupota, więc to jest właśnie ta głupota mędrców, gdzie robimy coś, co z naszej perspektywy, naszego wąskiego pola, tej naszej ograniczonej wiedzy, to wydaje się mieć sens i nie przyjmujemy do wiadomości, kiedy inni mówią nam, że ale to będzie błędne, bo to i to, ponieważ jesteśmy przekonani, że my jako eksperci naprawdę się znamy na tej sytuacji. I w przypadku Afganistanu Amerykanie mieli różne doświadczenia właśnie w pokonywaniu przeciwników, prawda? To im szło świetnie. I w momencie, kiedy z taką łatwością udało im się pokonać talibów, bo to było dosłownie kilka tygodni, nikt się nawet nie spodziewał wtedy, jak szybko to pójdzie w tamtym czasie. I w momencie, kiedy to zrobili, to już byli przekonani, że w tym momencie pozostaje tylko zbudować kraj, taki drobiazg. A przecież wiadomo, że u nas demokracja świetnie działa, więc prowadzimy demokrację. Afgańczycy nas uwielbiają, bo rzeczywiście Afgańczycy byli przeuradowani się pozbyć rządu talibów w tamtym czasie. I rzeczywiście popularne poparcie dla Amerykanów początkowo było na bardzo wysokim poziomie, przynajmniej w miastach, bo środowiska poza miastami to już była trochę inna kwestia. Ale zaczęli to robić właśnie tak po swojemu, zaczęli budować tą demokrację, nie przejmując się zupełnie
lokalnymi wzorcami. Tam były pewne takie drobne ustępstwa podejmowane, czyli tak na przykład wybrano głowę państwa za pomocą takiego wielkiego zgromadzenia klanów, Loja Dzirga, to było w 2002 roku bodajże, i zgromadzono te klany, ale te klany zgromadzono na podobnej zasadzie jak w różnych krajach się przeprowadzało pod karabinami referenda. Czy chcecie tutaj, żeby stało się tak, jak my mówimy? No wszyscy chcieli, żeby się stało tak, jak Amerykanie mówili, prawda? Przy czym Amerykanie oczywiście nie zrobili tego, co byłoby logiczne, czyli nie przywrócili władzy króla Afganistanu ostatniego, który był niezmiernie popularny jeszcze wówczas, zwłaszcza, że był on takim symbolem tego starego Afganistanu, który funkcjonował, Afganistanu przed tych wszystkich katastrof, które tam przecież już 40-50 lat to wszystko tam trwa. Ale oni tego nie zrobili, bo to byłby afront dla amerykańskiej wizji demokracji. Musiał być prezydent, musiano zorganizować wybory i mniejsza z tym, jakie tam były możliwości organizowania wyborów, mniejsza z tym, że władze afgańskie właściwie kończyły się na rogatkach Kabulu w tamtym czasie. Trzeba było to wszystko robić, trzeba było udawać. I Afgańczycy też początkowo w tą grę właśnie wchodzili i też właśnie w ten sposób udawali, że tutaj współpracują i budują to państwo, ale jednocześnie nie wierząc w to, że to może zadziałać, no, robili to, co racjonalne, a trochę pozbawione moralności człowiek będzie robił w takiej sytuacji, czyli po prostu zagarniali pod siebie. I korupcja, która tam w Afganistanie stała się endemiczna, osiągnęła no, takie rozmiary, że tak właśnie próbując zrozumieć, co się stało z tą afgańską armią, doszukiwałem się jakichkolwiek jeszcze wskazówek. No i właśnie wielu ludzi wskazuje na ten fakt, że po prostu armia Afganistanu nieraz przez całe miesiące nie dostawała żołdu. Nieraz zdarzały się miesiące, kiedy nie przychodziło jedzenie, potrzebowali żołnierze sami się zaopatrzyć. Ta armia była skrajnie zdemoralizowana, a tym bardziej była zdemoralizowana, widząc, że ze strony rządu afgańskiego nie było żadnej woli podjęcia walki tak naprawdę. Więc dlaczego żołnierz miałby ryzykować swoim życiem, skoro przywódcy nie chcą ryzykować? No ale tymczasem właśnie Amerykanie, wracając do tej głupoty mędrców, Amerykanie patrzeli na swoje wykresy, patrzyli na to, co mówią w mediach oni sami, to, co mówią na Zachodzie, czyli że zbudowaliśmy tą armię, która ma 300 tysięcy, prawda? Zbudowaliśmy rząd, który funkcjonuje, którego władza pokrywa właściwie cały kraj, bo nigdy nie było tak, że dosłownie cały kraj, zawsze to było, no właściwie cały kraj jest pod kontrolą rządu. Czyli tak naprawdę większość, a nawet w tej większości to były miejsca, gdzie pomimo nominalnych rządów talibowie i tak się otwarcie pojawiali. I kwestią, która pozostanie nam do zbadania, o tym tak naprawdę dowiemy się w następnych, nawet nie tygodniach, tylko miesiącach czy latach, kiedy zaczną ukazywać się książki wspomnieniowe ludzi, którzy teraz nie mogą nic mówić, bo są u władzy, wtedy dopiero się dowiemy, co Amerykanie tak naprawdę myśleli. Czy kiedy miesiąc temu prezydent Biden mówił, że nie ma żadnych powodów, żeby się obawiać, że jest to wysoce nieprawdopodobne, że talibowie przejmą władzę. Czy prezydent wtedy rzeczywiście w to wierzył, czy w to nie wierzył? Jeżeli w to wierzył, to czy ludzie, którzy mu przekazywali takie informacje, również nie wierzyli, czy już stracili w to wiarę? Inaczej mówiąc, kto kiedy wiedział, że to nastąpi? Ale no na razie nie sposób tego powiedzieć, ponieważ na razie będziemy słyszeć tylko oficjalne wytłumaczenia, że nikt tego nie mógł przewidzieć, że są wszyscy wielce zaskoczeni, że wszystko pięknie działało do niedawna i teraz tylko no, można jeszcze się zastanowić, jak to ewentualnie na Trumpa zepchnąć, ale to już inna kwestia.
Czyli jakie były plany Stanów Zjednoczonych? Najprawdopodobniej dowiemy się w przyszłości, tak samo jak możemy spekulować na temat tego, jak będzie wyglądała przyszłość w Afganistanie. Czy talibowie rzeczywiście zaprowadzą z powrotem islamistyczny reżim? Widzieliśmy te obrazy sprzed tej słynnej inwazji na początku XX wieku, to wieszanie na przykład na stadionach, te publiczne egzekucje. Czy dojdzie do tego, że Afganistan zamieni się coś, co dzisiaj moglibyśmy porównywać z takim drugim ISIS, z pewnego rodzaju reżimem islamskim, bardzo fundamentalistycznym, który będzie sprawował władzę nieniepokojony przez sąsiadów czy przez obce mocarstwa? Zanim odpowiem na to pytanie, pozwolę sobie doprecyzować jedną rzecz, którą Pan wcześniej wspomniał. To nie jest tak, że Amerykanie mieli takie czy inne oczekiwania. Wydaje mi się, że to jest bardziej kwestia tego, że Amerykanie od paru lat coraz bardziej dochodzą do wniosku, że ich to nie obchodzi. Najdobitniej to właśnie wyrażała polityka Trumpa, dlatego właśnie to Trump był tym, który pierwotnie zdecydował się wycofać z Afganistanu, chociażby podpisując umowę z talibami, za co później na nim wieszano psy i pewnie sobie wkrótce o tym media amerykańskie przypomną, ponieważ nie będą chciały obwiniać się swojego prezydenta Bidena, ale wydaje mi się, że to właśnie, że postawa Trumpa dobrze odzwierciedla postawę znacznej większości opinii publicznej amerykańskiej, która, uwaga, nie jest tożsama z opinią elit amerykańskich. Elity amerykańskie są zgorszone tym, co się stało, przerażone i uważają, że to jest wielka katastrofa, ale w społeczeństwie amerykańskim nikogo to już nie obchodziło. Ludzie doszli do wniosku, całkiem logicznego właściwie, że jeżeli przez 20 lat się nam nie udało zbudować państwa, które będzie w stanie się samo obronić, to już nie jest nasza sprawa. Takie było podejście społeczeństwa amerykańskiego i wydaje mi się, że również z perspektywy wojska amerykańskiego oni na to tak samo patrzą. Armia amerykańska uważa, że jeżeli oni mają dalej przelewać swoją krew po to, żeby podtrzymać rząd, który sam nie chce się podtrzymywać, jeżeli oni mają służyć jako ochroniarze dla armii Afganistanu, bo takie porównania z ust amerykańskich żołnierzy słyszałem, to dla nich to nie ma sensu. I nie wykluczałbym nawet, że generałowie amerykańscy celowo by przekazywali do Białego Domu fałszywe raporty o sile afgańskiej armii, po to, żeby nikt przypadkiem nie zmienił zdania co do tej ewakuacji. I ta ewakuacja, notabene, to ona też nie można mówić, że to przebiega tak jak w Wietnamie. To jest bardzo dobrze zaplanowana ewakuacja. I co prawda oni szybciej niż spodziewali się musieli się zamknąć na lotnisku, ale zauważmy, że to lotnisko jest w pełni zabezpieczone. Tam przylatują kolejne kontyngenty amerykańskich żołnierzy, żeby dalej to zabezpieczać. Jest mowa o dodatkowych 6 tysiącach żołnierzy, żeby zabezpieczyć to wszystko, więc operacja ewakuacji tutaj wygląda inaczej. Ale rozgadałem się, wracamy teraz do kwestii tego, jaki będzie ten Afganistan przyszły. Tutaj eksperci zwracają uwagę na to, że talibowie w tej chwili to nie są ci sami talibowie, co przed wojną. To już nie jest ten sam jednolity ruch. To jest ruch, który się składa z przeróżnych ugrupowań. I tu rzeczywiście do złudzenia to przypomina sytuację w Syrii. Rzeczywiście będą wśród tych ugrupowań grupy mniej ekstremalne, bardziej ekstremalne. Patrząc na komunikaty, które wydają oficjalne organy talibów w tej chwili, zwłaszcza ten ich taki prowizoryczny rząd, który w Katarze funkcjonuje, wygląda na to, że albo chcą stworzyć takie wrażenie, albo rzeczywiście chcą być bardziej umiarkowanym rządem w tej chwili. Że wydaje mi się, może tak być rzeczywiście, jeżeli wyciągnęli lekcje z poprzedniej inwazji amerykańskiej, jeżeli doszli do wniosku, że no dobrze, chcemy rządzić, ale nie chcemy, żeby znowu dochodziło do inwazji Zachodu, więc chcemy jednak ograniczyć pewne ekstremalne tendencje, żeby oni nie mieli powodu. Więc być może tak będzie. Być może
w tej chwili ich obietnice, że włos z głowy nie spadnie żołnierzom afgańskim, którzy nie będą walczyć. Być może te obietnice są na poważnie, być może nie są, być może są kłamstwami, a być może, ja się skłaniam do tej trzeciej opcji, być może to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ to nie jest jednolita siła i jeżeli słyszymy, że w jednym miejscu talibowie mówią, że tutaj będzie spokój, nie musicie się wcale martwić, nikogo nie będziemy zabijać i tak dalej, a z kolei z Kandaharu na przykład słyszymy o egzekucjach, to być może to nie jest tak, że oni mówią co innego, a robią co innego, tylko że ci tutaj robią to, a ci tutaj robią to. I można to dopiero następne miesiące pokażą, czy talibowie zdołają zbudować zjednoczony rząd, czy rzeczywiście uda im się zbudować jednolite struktury, ale w tej chwili wszystko wskazuje na to, że nie ma takich jednolitych struktur, że to są jednak, że to jest jednak stosunkowo luźniejszy niż wcześniej sojusz różnych sił antyamerykańskich, które no, są na tyle otwarte na tą ideologię islamistyczną, że są gotowe rzeczywiście walczyć pod tym sztandarem i są gotowe hołdować rządowi, który talibowie wyznaczą, ale to niekoniecznie oznacza, że będą wszędzie tak samo działać. A co oprócz tego jeszcze będzie miało tutaj znaczenie, no to oczywiście postawa Rosji, postawa Chin, postawa Pakistanu, który tutaj też z Chinami współpracuje i trudno byłoby tutaj tak naprawdę w tej chwili oceniać, jaki ten reżim rzeczywiście będzie. Wiadomo, że będzie to w mniejszym lub większym stopniu reżim, który będzie forsował prawo islamskie, czyli szarię. I rzeczywiście już teraz słyszymy o tym, że w miastach, które są pod kontrolą, kobiety muszą te burki kupować, ubierać i tak dalej. W Kabulu wczoraj, w dniu wczorajszym, przedwczorajszym cena burki w sklepie poszybowała chyba 20-krotnie do góry. Także popyt jest. No. I rzeczywiście myślę, że z perspektywy Afgańczyków to jest po prostu czysty, zdrowy rozsądek. Przemawia do tego, że jeżeli mam żonę, to niezależnie od tego, jak co ona o tym myśli, to lepiej się zabezpieczyć i kupić tą burkę w tej chwili, bo bez tego może się wkrótce to bardzo źle skończyć. Tak, ale co absolutnie. Będzie, zobaczmy. Oczywiście. Pozostajemy na Bliskim Wschodzie, to już ostatnie pytanie. Natomiast przechodzimy do innego państwa, tym razem państwa położonego w Palestynie. Ponownie rozgorzał konflikt dyplomatyczny pomiędzy Polską a Izraelem, jednak nabrał on niesamowitego przyspieszenia i nabrał niesamowitej ostrości. Pojawiły się naprawdę bardzo mocne słowa, znaczy konflikt, tutaj państwu przypomnimy, oczywiście dotyczący ogniskujący wokół tak zwanego mienia bezspadkowego, mienia bezdziedzicznego, bardzo ostre reakcje zarówno premiera Izraela, jak i odpowiedź naszych polityków, czy premiera Morawieckiego, czy prezydenta Andrzeja Dudy, no rzeczywiście skłania nas ku takiej refleksji, jak długo jeszcze można ciągnąć ten konflikt. Izrael zapowiada, że póki co w Warszawie nie będzie nowego ambasadora. Premier Izraela Yair Lapid mówi, że skończył się czas, kiedy Polacy krzywdzili Żydów bez konsekwencji. No, do czego to zmierza? No konflikt rzeczywiście się zaostrza, chociaż tutaj muszę doprecyzować jedną rzecz, bo tutaj mamy tak naprawdę dwa konflikty, które nam, Polakom, łatwo przychodzi łączyć w jedno. Bo z naszej perspektywy właściwie to jest jedno i to samo, ale z perspektywy ich to są jednak dwie odrębne rzeczy. Czyli mówimy o mieniu bezspadkowym i o mieniu, do którego byli spadkobiercy i być może nawet są. Z naszej perspektywy często to jest jedno i to samo, ponieważ wiemy, że ci spadkobiercy, którzy się w tej chwili pojawiają, to są często zupełnie fałszywi. Tak? I to właśnie jest ta dzika reprywatyzacja, która miała miejsce w Warszawie, przeciwko której właśnie ma przeciwdziałać ta obecna aktualizacja prawa administracyjnego.
Natomiast mienie bezskładkowe, czyli sprawy wokół ustawy 447, dotyczą tych przypadków, gdzie w ogóle wiadomo, że nie ma żadnych spadkobierców, ale prawem plemienności trzeba oddać Żydom to, co kiedyś do jakiegoś innego Żyda należało, prawda? Także to są dwie powiązane ze sobą kwestie. W tej chwili chodzi bardziej o to mienie, które teoretycznie przynajmniej ma spadkobierców, jakichś ludzi podających się przynajmniej do spadkobierców i o ich możliwości właśnie dlaczego odzyskiwania tego mienia drogą reprywatyzacji czy sądowych wyroków, gdzie jak wiemy w Polsce no, bardzo, bardzo dużo złych rzeczy się działo wokół tej sprawy, związane z po prostu oczywistymi wyłudzeniami, oszustwami i tak dalej. Co tutaj się może dalej rozwijać? Znowu tutaj pytanie jest, jak zawsze w polskiej polityce w ostatnich latach, pytanie jest, co zrobią Amerykanie. Bo to, że Izrael zamknął swoją ambasadę, no wie pan co, no słońce dalej świeci za oknem, świat się nie zawalił i podejrzewam, że te wycieczki z Izraela do Oświęcimia też dalej będą jeździć, a inwestorzy, którzy z Izraela przyjeżdżają do Polski, żeby inwestować swoje pieniądze w rozwijające się polskie branże, ja tutaj będąc związany z polską branżą gier, nieraz widziałem właśnie inwestorów z Izraela, którzy właśnie prowadzili rozmowy z taką czy inną firmą, po prostu widząc, że w Polsce ta branża się rozwija, więc warto tutaj inwestować. I oni myślę, że dalej będą to robić. Więc jeżeli to by była tylko kwestia tego, że Izrael zamknął ambasady, no to czy to w ogóle jest dla kogoś problemem? Oczywiście stanie się to problemem, ale też będzie to raczej delikatny, dyskretny problem, jeżeli Izrael na przykład przestanie wydawać wizy Polakom. No bo wiadomo, że że wielu z nas, przynajmniej ja osobiście bym bardzo chciał kiedyś się wybrać na tą pielgrzymkę do Jerozolimy, prawda, zobaczyć Ziemię Świętą, zobaczyć miejsca, gdzie nasz Zbawiciel stąpał po ziemi, ale jeżeli nie będę mógł, no cóż, no, żyję już prawie 40 lat, dotychczas mi się nie udało, przeżyję dalej bez tego, prawda? I myślę, że większość Polaków na to będzie patrzyła z podobną obojętnością. No, no jeśli się nie da wybrać do Ziemi Świętej, no to trudno, to pojadę do Rzymu. Więc ja nie bardzo tutaj widzę, jaki rzeczywiście wpływ mógłby mieć Izrael, co oni mogliby nam zrobić, jeśli chodzi o politykę bilateralną. Ale narzędziami nacisku państwa Izrael nie jest oczywiście przede wszystkim polityka bilateralna, tylko właśnie to jest zwykle działanie za pomocą wpływu w innych agendach. Wywieranie wpływu na forum ONZ-u to, no, to mniejsza sprawa, ale przede wszystkim wywieranie wpływu za pośrednictwem Amerykanów. I na razie Amerykanie o dziwo są bardzo ograniczeni, jeśli chodzi o podejmowanie tej sprawy. Owszem, były tam listy senatorów jakichś i inne takie, ale musimy zawsze pamiętać, że no, senatorowie zawsze mogą napisać list i oczywiście jest to dobry sposób, żeby pokazać, że ja coś robię, ale jednocześnie nie oznacza to, że ja coś rzeczywiście chcę robić w tej sprawie. Jest to gest udobrucha naszych wyborców, a nie wymaga wysiłku. Natomiast kłopoty się oczywiście zaczną wtedy, jeśli administracja amerykańska zacznie wywierać naciski, a te naciski się mogą pojawić, to nie musi nawet być jakoś narastająca presja, to się może z dnia na dzień pojawić. Tak jak pewnego dnia z ust wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych polski rząd się dowiedział, że wycofał się z propozycji opodatkowania gigantów internetowych, prawda? To nie było żadnych dyskusji wcześniej, tylko nagle usłyszeli to. I tutaj może się zdarzyć to samo. Ciekawą kwestią jest to, czy na przykład w tej chwili właśnie oberwawszy w Afganistanie, czy Amerykanie nie będą chcieli sobie tego gdzieś tam odbić właśnie takim drobnym zwycięstwem, ale wydaje mi się, że tutaj akurat nie ma się co tym przejmować, bo te dwie sprawy są za bardzo sobie nierówne. I też dla uspokojenia Polaków warto sobie popatrzeć na media zagraniczne. My żyjemy tym konfliktem.
Izrael być może żyje tym konfliktem. No akurat do mediów izraelskich ostatnio nie zaglądałem, przyznam, przeoczyłem, więc nie wiem, jak to u nich wygląda. I zresztą tam też bym mógł zajrzeć tylko do anglojęzycznych gazet. Natomiast w tych głównych mediach zachodnich, jakieś tam BBC, jakieś CNN i tak dalej, owszem, to gdzieś tam się pojawia w narożniku pierwszej strony, ale w narożniku. To nie jest sprawa, która rozpala tam wielkie emocje. To jest sprawa, o której warto zaraportować, bo coś się dzieje, ale nie jest to coś, co sprawi, że teraz nagle, nie wiem, rząd brytyjski, czy rząd francuski, czy inne państwa będą do nas inaczej podchodzić. To już było kilka razy. Te spory o mienie powtarzały się już 10 lat temu. Jeszcze były protesty, że polskie rządy, że polskie sądy zbyt chętnie odrzucają takie sprawy, albo że polski rząd się wycofał z obietnicy wprowadzenia ustawy, która tam restytucję przeprowadzi i tak dalej. No, to także to już było i tutaj nie widać, żeby się zbyt dużo działo. Wszystko zależy od Amerykanów. A co oni zrobią? No, tego niestety w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć. Być może to będzie, być może zobaczymy, że ta presja może wzrosnąć w przyszłym roku, kiedy na horyzoncie się pojawią kolejne wybory do Kongresu Amerykańskiego, bo tam są wybory co 2 lata, które zawsze połowę Kongresu się wybiera. Więc wtedy oczywiście może się pojawić taka presja, ponieważ żydowskie organizacje będą mówiły Partii Demokratycznej, że no wiecie, my was chcielibyśmy wspierać w tych wyborach, ale sami widzicie, jak to wygląda. I wtedy zobaczymy. Zobaczymy, na pewno. Być może ta bierność Amerykanów może też tłumaczyć polską odpowiedź, no niespotykaną, jeżeli chodzi o charakter, o przekaz, bardzo ostrą. Jak będzie, tak jak pan tutaj wspomniał, zobaczymy, a my na pewno dla państwa będziemy sytuację na bieżąco śledzić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzisiaj moim państwa gościem był pan Jakub Majewski, dziennikarz, publicysta. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo, do widzenia.